na większą cześć i chwałę Pana Boga w Trójcy Jedynego i na pożytek dusz naszych zbawienny. Czyta nam Kościół Święty Matka Nasza dziś, 27 października, w Wigilię świętych apostołów Szymona i Judy, lekcję zaczerpniętą z listu świętego Pawła apostoła do Koryntian, pierwszego listu, 4 rozdziału. Bracia, staliśmy się dziwowiskiem światu i aniołom i ludziom. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wy roztropni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wy mocni. Wyście poważni, a my pogardzani. Wyście poważani, a my pogardzani. Aż do tej pory i łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i bywamy policzkowani, i tułamy się, i trudzimy się, pracując własnymi rękoma. Złorzeczą nam, a błogosławimy. Prześladują nas, a cierpliwie znosimy. Znieważają nas, a my prosimy. Staliśmy się jakby plugastwem świata tego, śmieciem wszystkich aż dotąd. Nie, żeby was zawstydzić, to piszę, ale jak synów moich najmilszych napominam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I słowa Ewangelii Świętej według świętego Jana z rozdziału 15, których to jako Bożych słów powstawszy z nabożnością wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: jam jest prawdziwy szczep winny, a ojciec mój jest rolnikiem. Wszelką latorośl we mnie nie przynoszącą owocu odetnie ją, a wszelką, która przynosi owoc, oczyści ją, aby więcej owocu przyniosła. Już wy jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Mieszkajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może przynosić owocu sama ze siebie, jeśli nie będzie trwać w innym szczepie, tak ani wy, jeśli we mnie mieszkać nie będziecie. Jam jest szczep winny, wyście latorośle. Kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten wiele owocu przynosi, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeśli by kto we mnie nie trwał, precz wyrzucony będzie jak latorośl i usknie, i zbiorą ją i wrzucą do ognia i palić się będzie. Jeśli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was trwać będą, cokolwiek zechcecie, prosić będziecie i stanie się wam. Tyle to słów Bożych i słów Ewangelii Świętej przeznaczył Kościół Święty do odczytania dziś w Wigilię świętych Szymona i Judy apostołów. Najświętszą ofiarę mszy świętej składam dzisiaj już 27. mszę świętą gregoriańską za świętej pamięci Mieczysławę Paluszkiewicz, intencja mszy świętej od córki Pani Anny. Do czcigodnych wiernych wczoraj z jakiejś sobie to przypiszę mojej inspiracji, ja sam, ale też kilkoro z nas, kilkoro z was, czcigodnych wiernych, znaleźliśmy się na spotkaniu
przy ulicy Wieniawskiego w budynku NOT-u, Naczelna Izba Techniczna, tak by się tu organizacja techniczna, jakoś tak z dawnych czasów, pamiętam jeszcze PRL-owskich. Na spotkaniu, na które ja otrzymałem zaproszenie w telefonie z określonego numeru, z określonego nazwiska, kogoś z przedstawicieli, możemy doczytywać, co to za formacja Polonii Christiana, informującej o spotkaniu w tymże budynku na określonej sali z panią doktor Ewą Kurek na temat do Rosji, rozumem nie pojmiesz. Wstęp wolny. Udałem się na to spotkanie, mówiłem wczoraj pod kościołem, z jakiego powodu, idąc jakieś tam pytanie zadać, ale też z takiego bezpośredniego zamiaru, znając panią doktor Ewę Kurek z różnych jakichś audycji, które słuchałem przed 2-3 laty, ostatnio już mniej, kiedy wypowiadała się na temat jedwabnego i konieczności ekshumacji w Jedwabnym, aby z Polaków zdjąć niesprawiedliwy, niesłuszny, kłamliwy zarzut ze strony Żydów, środowisk żydowskich o rzeź w Jedwabnym. Sam osobiście nie znałem poglądów, nie byłem ani ciekawy, ani taką moją rolą zajmowania się, co, jak pani doktor myśli w obecnym czasie. Pomyślałem sobie na spotkaniu, po spotkaniu raz będzie okazja zadać pytanie, o którym wczoraj mówiłem pod kościołem, a może też będzie okazja zapytać panią doktor, gdyby mi przyszło stawać przed Trybunałem Ludzkim posądzonym o antysemityzm i inne jakieś tam historie, czy jako taki wytrawny zmagacz się w kwestiach, które dotyczą żydowskich spraw, czy jakoś na kanwie żydowskich historii, czy nie będzie mi w stanie jakąś radą usłużyć. Także poszedłem z tego typu interesem i powiedział, swoje otrzymałem, swoje mam. Na pytanie właściwie, z którym szedłem, które chciałem zadać, jakby je prosto zadawać, czy istnieje korelacja między tym, że Talmudu nie pojmiesz i jak zostaliśmy zaproszenia, jest to cytat, tam się dowiedzieliśmy na spotkaniu z już XIX-wiecznego jakiegoś tam autora rosyjskiego, kiedy Rosja właściwie traci wiarę i jest to sformułowanie Rosji rozumem nie pojmiesz i nie ogarniesz, teraz należą dalej powiedzieć, bo Rosja jest boska. Przypisanie Rosji jako państwu prerogatyw boskich, niezmierzona, niezgłębiona, zarazem tajemnicza. Czy istnieje korelacja między niepojęciem Rosji, jak o sobie Rosja, Rosjanie myślą, mówią, chcą w świat szerzyć, i niepojęciem Talmudu, o czym informował, powoływałem się na pana Michała, doktora Michała Krajskiego, który analizując na jakiś tam sposób autorów Talmudu, także wyjaśniał pojęcie Talmudu, że jak je wyjaśniał, to mówiłem wczoraj pod kościołem, w którymś momencie zaczynasz się czuć tak, jakbyś był bliski obłędu, choroby wprost, rozumu. Byłoby to pytanie, które pytałoby o źródła, wątek żydowski, który może mieć wpływ na Talmud, oczywiście ma, ale może też mieć wpływ na Rosję i pewnie ma. Podczas spotkania ja przynajmniej odpowiedź sobie wyprowadziłem, więc już nie musiałem pytać, natomiast to, o co
chciałem doprosić, czy poprosić, czy zapytać, otrzymałem z życzliwością. W czasie spotkania pani doktor, i to mi należy powiedzieć, chciała jakąś swoją tezę przedstawić publiczności i powiedziała, że z pewnością ksiądz, jeden tam byłem, więc było to w moim kierunku, ze mną by się zgodził, że tak jak każdy człowiek chce ukryć swoje grzechy, tak Rosja chce ukryć swoje grzechy. Nie miałem okazji, zresztą to by było bardzo jakoś tak niegrzecznie, jak się idzie na takie spotkanie i tam ludzi jest tylu, występować na taki wprost sposób przeciwko temu, kto jest prelegentem i swoje tezy głosi, chyba żeby no, jakieś były rzeczy, które tego koniecznie domagają, ale nie wiem, czy zdążyłem to powiedzieć, wczoraj byliśmy wszyscy jeszcze idąc ze spotkania, w związku z tym tu stąd powiem, z tym zdaniem, co pani wczoraj powiedziała, pani doktor Kurek, ja się przynajmniej mogę zgodzić tylko co do połowy, to znaczy, że pewnie Rosja taką metodę stosuje, żeby ukrywać to, co jest jej niewygodne, co jest grzechem. Natomiast gdyby każdy człowiek chciał nic innego zrobić, tylko ukryć swoje grzechy, to nie mielibyśmy autora dzisiejszego listu, który czytamy, pierwszego listu do Koryntian, a jego autorem jest święty Paweł, bo swoje grzechy by ukrywał, w związku z tym nie byłby tym, kim był po wstaniu się z Szawła Pawłem i na pewno byśmy nie mieli w Kościele też osoby, coś potrzeba, to są zakrystii chusteczki, można podać. Nie mielibyśmy też osoby świętego Augustyna, który w Kościele jest zawsze dla każdego grzesznika, który się nawraca z wielu grzechów, z ciężkich grzechów, takim ośmieleniem, że mógł on i ty możesz. Mimo ciężkich grzechów, które by się za nami ciągnęły, to możesz się nawrócić, z grzesznika świętym się stać. Więc co do Rosji, być może można się zgodzić. Pytanie, jak mówimy o Rosji, o czym mówimy, czy oddzielamy Destinger, państwo, naród, w jakim to zakresie. Natomiast co do człowieka, trudno się było zgodzić w odniesieniu do każdego. Natomiast co do czego, dlaczego tu do czcigodnych wiernych, mówię konkretnie do was, wiedząc też, że dzisiaj się nic nie transmituje. Coś tam pewnie za jakiś czas, jak Pan Bóg da, to się uruchomi, tak i pójdzie. Bo jako owoc tego spotkania, tego się nie spodziewałem, ale otrzymałem tezę, zdanie, z którym musiałem trochę podyskutować od szanownego pana. Ksiądz na takie spotkanie nie powinien chodzić i nie powinien w takich spotkaniach uczestniczyć. I śmiałem z tą tezą dyskutować, nie żebym miał jakieś poczucie winy z wczorajszego spotkania, bo nie mam, tylko skoro ja nie powinienem był uczestniczyć, to moje pytanie jest, czy czcigodni wierni powinni w takich spotkaniach uczestniczyć. Powinni, jeśli mogą, jeśli chcą, bo tutaj jest jakaś no, dowolność. Rzecz jest, że mogę rozumieć i chyba tu się nie mylę, że czcigodni wierni byli wczoraj z tego tytułu, że ja się tym dzieliłem i ja miałem informację. Nawet sama pani, która pod kościołem była jeszcze mnie tam wczoraj, pan był świadkiem, prosiła, żebym przesłał jakieś informacje o tym spotkaniu, bo ona przekaże innym. Tam było na tej informacji, która do mnie była, przekaż znajomym, sama się nie pojawiła. Dlaczego? To moje pytanie jest do czcigodnych wiernych. Czy wy nie powinniście uczestniczyć, bo kto bywał, teraz może rzadziej, ale jak jeździliśmy do Międzybosza, to ksiądz Jacek Bałęba, znany jako Sacerdos Jacentus, ksiądz Jacek,
bardzo często, właściwie codziennie w słówku, zawsze nawiązywał do trzech adresów. Które to adresy, Sacerdus Jacynthus, Verbum Catholicum, Actualia, dotyczą osoby księdza Jacka i treścią katolickim szerzonym każdego dnia na forum internetowym tych stron. W związku z tym ksiądz zawsze zachęcał, prosił wprost, tak często ponawiane to wezwanie, pewnego rodzaju zobowiązaniem, żebyś w kieszeni zawsze miał przynajmniej 10 obrazków i mógł je rozdać. Czy wczoraj spośród nas, spośród was, czcigodni wierni, łącznie z moją osobą, ktoś z nas rozdał te obrazki? O sobie nic nie wiem, bo nie mam, skończyły mi się. Ja nie byłem w miejscu, gdzie ksiądz posługuje obecnie. Jeśli by to dotyczyło kogoś z was, to warto by mi było o tym jakoś powiedzieć, bo może takie spotkania są właśnie okazją, żeby tym osobom, które się jakoś tam więcej interesują sprawami poza własną jakąś tam swoją osobą społecznymi i kościoła, wskazać na księdza Jacka Bałębę, o to chociażby, żeby usłyszeć, jak to nazwisko w tym środowisku chodzi, jeśli tak można powiedzieć. Także ja dyskutowałem z tą tezą o takiej swojej, żebym nie bywał na takich spotkaniach. I zdaje się, że te moje argumenty zostały przyjęte, były chyba te przeciwko zbyt pochopnie podjęte. Były podjęte w dobrej intencji ze strony tu szanownego pana, żeby ksiądz nie uwiarygadniał sobą tez, za którymi nie stoi. Takie miejsce miało, coś z takiego, z takich zdarzeń miejsce, chociażby pan redaktor z Krakowa przedstawiał się z nazwiskiem, nie pamiętam nazwiska, czy ja mogę sobie zrobić na koniec z księdzem zdjęcie. I wziął aparat, jakieś, jak to się selfie nazywa, nieprzyzwyczajony tak funkcjonować. Czemu chciał coś takiego zrobić? Pytam, czy to powiedzieliście już coś o Wronieckiej, no więc tam mówił, że słucha, że wspiera, ale to takie miałkie. Pan w elegancko w garniturze. W każdym razie z mojej strony, jakby się ktoś z czcigodnych wiernych udawał na takie kiedyś tam spotkania dotyczące spraw społecznych, tutaj przecież ważna sprawa dotycząca Polski i jak my tutaj, będąc w Poznaniu na zachodzie, patrzymy na wschód, że jest okazja obrazki z Matką Bożą, wspomożycielką wiernych mieć i zobaczyć, jak one, jak osoba, którą chcemy polecić, katolickiego kapłana szerzącego katolickie treści, jak to jest przyjęte, czy jest przyjęte. No i na koniec też warto powiedzieć, że spotkanie było zorganizowane przez Polonia Christiana. To już pewien opis idę. Ci, co byli, widzieli, słyszeli, czy wszystko zrozumieliśmy, usłyszeliśmy, nie wiem, bo nagłośnienie było straszne. W każdym razie na koniec Bogu dzięki się pomodliliśmy. Stało się to w pewien sposób z mojej inspiracji. Pani doktor prosiła, żeby się ksiądz pomodlił. No właśnie tak, żeby wojny nie było, można by się domyśleć. Pomodliśmy się razem. W każdym razie każdy z nas, każdy z was wyszedł z pewnego rodzaju wrażeniami, które pana prowadziły do wniosku, ksiądz nie powinien w takich spotkaniach uczestniczyć. A ja powiem, dobrze, jeżeli ja nie, to czy czcigodni wierni też nie? Czy może jest okazja,
żeby nie tylko o księdzu Jacku przez obrazki sacerdos, obrazki Matki Bożej, sprawę księdza Jacka nieść w takie środowiska jako światło, ale i o księdzu Michale gdzieś tam coś przemycić. Trudno, żeby ksiądz dawał obrazki w mojej sytuacji w takim środowisku o sobie, reklamował się tak mówiąc, siebie. Ale zawsze ktoś z czcigodnych wiernych ma okazję do jednej czy drugiej konkretnej duszy dotrzeć. Woda kruszy skałę nie przez swą siłę, tylko przez częstość padania. Nigdy nie wiemy, na jaki grunt nasze świadectwo padnie, jeżeli uczestniczymy w spotkaniach, które nie są złe, jako same w sobie, nic złego nie czynimy, także wtedy, kiedy słuchamy te słów, z którymi się nie zgadzamy, tak jak na tym spotkaniu, i od strony politycznej, i od strony religijnej. Mieliśmy bowiem okazję się w jakiś sposób przekonać, jaka różnica, jaki dystans, nie tylko różni nas w myśleniu między nami a panią doktor Ewą Kurek, ale też między wielu wiernymi, którzy tam byli, którzy mówią o sobie jako katolicy. Były osoby, które pytały, gdzie się odprawia msza święta. Wskazaliśmy na to miejsce. Informowaliśmy o godzinie. Być może jakiś owoc kiedyś z tego będzie. Pamiętajmy i pamiętajcie, czcigodni wierni, że z dzisiejszej Ewangelii jest to wskazanie różnicy, przepraszam, z listu Pawłowego do Koryntian, że na pewien sposób rozbieżnie idzie los apostoła i tych, którzy z jego słowem żyje. Jemu się wiedzie gorzej, a im lepiej. Jakby brać przykład, ja jestem zakonnikiem, to wszystkie zakony właściwie mają historię taką, że założyciel ich żyje, ponieważ żyje takim heroizmem świętości, to żyje w ubóstwie i tak, takim, no ubóstwie tak to nazwę, natomiast już później innym zakonnikiem, żyjąc ubogo, wiedzie się dużo lepiej. Żyją w wygodnych klasztorach, nie cierpią głodu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A w naszej specyfice miejsca, póki co i czasu jest tak, że na pewien sposób wszystkim nam żyje się podobnie, to znaczy czcigodni wierni w mocny sposób doświadczają prześladowań, które są związane z moją osobą. Nie jest tak, że o mnie mówią, że ja doświadczam, stojąc po stronie mszy świętej i wiary katolickiej, chcąc tak, jakichś prześladowań, a wy jesteście tego pozbawieni. Jeżeli przyznacie, że stoicie przy księdzu Michale, to zaraz pomyje na was spadają. Więc jest konkretne pytanie, czy się z tego powodu w jakiś sposób cieszysz, jesteś dumny i jesteś gotowy mieć w tym dalszy swój udział. Radość, że wierni, którzy z tytułu potrzeby zdrowotnej jakiś czas nie byli w kaplicy, dzisiaj są, znaczy, że zdrowie się polepsza, zdrowie, dar Boży, dla Bożych spraw mamy go użyć. Wniosek Pana po spotkaniu był, że pani doktor Ewa Kurek nie jest katolikiem. Jest liberałem, szanowny panie. Jak się przeczyta książkę księdza Sardy, to tam wyjdzie. A będąc liberałem, nie tylko, że trudno, ale nie można być katolikiem. Tylko, że się tego do końca nie wie. Bo soborowie jest liberalizmem. Owocem liberalizmu jest liberalizmem, z pewnego rodzaju wolnomyślicielstwa. Proszę mieć panią doktor w swojej modlitwie i tych ludzi, biednych ludzi z Polonii Chrystiany, organizatorów też, którzy spotkania
pod hasłem Polonia Christiana, tym szyldem organizują po dziadowsku. Sprawa nagłośnienia okropnego, spóźnienie należy puścić, bo pan się wytłumaczył. Pan organizator się nie przedstawił z imienia nazwiska, a pani doktor, prowadząc spotkanie, musiała pić z plastikowej butelki na wprost ten sposób z dzióbka, jak niemowlak mleko, co nie wygląda ładnie. Należy przynieść szklaneczkę. Przyszło kiedyś organizować, szanownym, tutaj cokolwiek, to my nie Polonia Christiana, ale o pewne rzeczy należy zadbać. Bo inaczej wychodzi, że Polonia Christiana, dostaniesz pismo, ja dostałem, ono się bardzo świeci, ale samo spotkanie można powiedzieć, że dziadostwo, jakiś brak korelacji, wspólnoty. Komuś się opłaca robić na dziadowski sposób spotkania, nikt go nie rejestruje, nie ma żadnych jakichś nośników, gdzie byś mógł z tego spotkania coś usłyszeć, coś obejrzeć. Dzisiaj o 21:00, tak, w Radiu Poznań, audycja z panią doktor, która tu w Poznaniu, to tam do tego radia była zaprowadzona. Możecie posłuchać, kto nie zna poglądów, co tam da się wysłyszeć, a brać to w świetle, co usłyszymy, co usłyszycie od pani doktor Kurek w świetle ostatnich słów księdza Jacka, ostatnich, w sensie ostatnich dni, że nie patrz na tytuły profesorskie i jakieś tam, moimi słowami mówię, patrz, czy ten ktoś stoi po stronie czystej ortodoksji katolickiej, co się przekłada także na życie. Ja w czasie tego spotkania pozwoliłem sobie pani doktor powiedzieć, że jest wspólnota między Talmudem a Rosją, której nie pojmiesz. I tą wspólnotą jest bezbożność Rosji i Talmudu. I że tak jak z tego powodu, inaczej, że w związku z tym jesteśmy zobowiązani, świat jest, Kościół zobowiązany Rosji przyjść z pomocą i tą pomocą jest osiągnięcie daru dla Rosji, zawierzenie Rosji niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. Mówiłem tą tezę? Mówiłem. I że o to nie trzeba Rosji pytać, tak jak przed 1000 lat nikt nie pytał, nie prosił o misjonarzy skądś dla Polski, tylko misjonarzy skądś, my wiemy o świętym Wojciechu, ale byli inni i skądinąd. Z rejonów, o których pani mówi, Szkocji, też. I o to nie musi Rosja prosić, natomiast bez zawierzenia niepokalanemu sercu Matki Najświętszej będzie dalej upadać w swoją bezbożność. Rzecz jest, że wnioski płyną dla nas inne niż pani doktor wysuwała. My się musimy obawiać i Rosji, i Ukrainy ze względu na bezbożność ich i należałoby to, co nie mówiłem na spotkaniu, bezbożność Polaków, nas, wśród których garstka, która wraca, rozumie wiarę katolicką, reszta na rubieżach wiary pod hasłem Polonia Christiana będzie też. Niech Pan Bóg trzygodnym wiernym błogosławi. Jakby ktoś się kiedyś na jakieś spotkanie wartościowe udawał, a ja bym nic o nim nie wiedział, można mi powiedzieć, żebym przynajmniej miał jakąś okazję wiedzieć i decydować, natomiast nie decydować za mnie, że księdza na takich spotkaniach nie powinno byłoby być, bo mi to pachnie, a wprost powiem śmierdzi, Piotrowym, Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. To znaczy próbą zawładnięcia księdzem i rządzenia przez ogon psem. Także upraszam, gdyby ktoś z wiernych jakieś takie intelektualne i przygody miał, to przynajmniej jeśli nie przed, to po się podzielić, natomiast nie decydować o kapłanie,
na taki sposób wprost, że księdza na takich spotkaniach nie powinno byłoby być. Znaczy, że ci wszyscy, których nie było, zrobili dobrze, bo nie było żadnego innego kapłana. A warto nam słuchać, co w trawie piszczy. Co w trawie piszczy? Pani doktor przyjechała jako propaganda, jako tuba propagandy antyrosyjskiej, proukraińskiej. Propaganda proukraińska nie jest żadną propagandą proukraińską, tylko propagandą proamerykańską i prożydowską. A to nie jest interes Polski. I dobrze księdzu jest to słyszeć. Tym bardziej, jakbym miał kiedyś skorzystać, że daj na to poprosić panią doktor wstanięcia w jakiejś pomocy wobec mnie, którego się oskarża, czy oskarży o antysemityzm albo coś z tych rzeczy, co ma miejsce. Pan Bóg czcigodnym wiernym błogosławi. Nie bać się takich spotkań tych ludzi i na pewien sposób stracić na to czas. Kiedyś się nazywało, jak byłem w seminarium, że trzeba iść od H i tak dalej. My nie mamy powodu, natomiast może być powód być trochę między ludźmi. Innymi niż my tutaj, jeden, dwa, trzy, cztery i zajęciem, czy firanki będą wisieć, czy inne rzeczy. Żeby wiedzieć, co w trawie piszczy, tym bardziej jak ksiądz Natanek też wzywa Polaków, że nam, że z tytułu zdrady przywódców, co jest faktem, to broni żadnej nie weźmiemy. No proszę, jaki mądry ksiądz Natanek. Niezależnie od sytuacji, czy dla Polski zagrożenie jest, czy nie, Polak się powinien miał mieć czym bronić. To znaczy powinien w domu mieć szafę i w niej broń. A ksiądz Natanek wie, że nie. Z objawień prywatnych to wie od pani Agnieszki. Warto jest nam w tych czasach słuchać ludzi, co mówią, jak są i światłem wiary katolickiej dla nich być. Jeśli sami jesteśmy, czyli zdrowego rozsądku, to zawsze wiara daje. Dziękuję, że czcigodni wierni wczoraj byli w składzie, jakim byli, jakim byliście. Czy nikt na spotkaniu nie gadał głośno, a byli tam tacy, co gadali, pani obok siebie miały taki. Widzimy, jaka jest kultura, mentalność wielu ludzi. Ma to jakieś pozytywy. Ja nie umiem powiedzieć ad generem, czy w takich spotkaniach powinienem był brać udział, czy nie. Poszedłem. Na pewien sposób nie żałuję, ale jest dla mnie w jakiś sposób też przykre. Nie myślałem, że pani doktor jest na pewien sposób taka, bym powiedział, umaczana w politykę pod kątem, że żeby robić karierę naukową, trzeba dzisiaj być ukrainofilem, to znaczy stać za interesem amerykańsko-żydowskim, a to nie interes polski jest. I Polak, a ja Polak, katolik, ksiądz. Niech Pan Bóg błogosławi, czcigodni wierni.